ja mam wrażenie, że na przykład o dyrektywie budynkowej to my się dowiedzieliśmy w momencie, kiedy trzeba ją implementować, kiedy ona właściwie już została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dopiero teraz Polacy dowiadują się, jak kosztowna to będzie polityka. No ale z tego nie można się zupełnie absolutnie wycofać? No pani redaktor... Wycofać, zniwelować? Nie, no przecież ze strony polskiego rządu słyszymy, że jednak wszystko będzie dobrze, że będą dopłaty, że będą tańsze kredyty. Nie, to ja już tłumaczę. W związku z tym, że damy radę, no to... generalnie, i że powinniśmy to zrobić. Pani redaktor... Jeśli chcemy dbać o klimat, no to musimy dostosować nasze budynki też do tego. Najpierw użyteczności publicznej, a w dalszej kolejności, z tego co pamiętam, do roku 2040 czy 50, bo już... Zeroemisyjność budynków ma być w 2050 roku. To mówimy o takich zwykłych obywatelach, jak pani, jak ja. Chociaż wszystkich, pani, nie, o wszystkich pani budynkach. Wybrańcem narodu. No to jeszcze jest sporo czasu. To ja wytłumaczę słuchaczom i widzom, jak to wygląda. To jest 25 lat. No to ja wytłumaczę, żeby było jasne. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że jest obowiązującym prawem. Dyrektywa ma tą właściwość, że państwa członkowskie ją implementują. To znaczy, że mają narzędzia do tego, żeby te widełki w różnych politykach po prostu jakoś tam przesuwać. Natomiast są konkretne daty w tej dyrektywie zapisane. Tak jak to znaczy, 2028 rok, nowe budynki publiczne mają być zeroemisyjne. I to nie jest żadna odległa perspektywa, tylko to jest perspektywa tej kadencji samorządu. I teraz ja rozmawiałam z radnymi i pytałam ich o tą dyrektywę budynkową w zakresie chociażby, no bo jest gmina, która chce wybudować niewielkie przedszkole, czy żłobek, czy coś takiego. No i ten radny odpowiada, że to jest niemożliwe. Po prostu. Znaczy to jest niewykonalne w takiej perspektywie czasowej. Tak, tak? I chodzi o koszty, tak? Budynki prywatne 2030 rok. Ja naprawdę, aż mi trudno wyobrażać sobie, że ktoś chce wybudować dom zeroemisyjny, będzie musiał wybudować w 2030 roku budynek zeroemisyjny, co oznacza, że ten budynek będzie dużo, dużo droższy. Ale o ile tak mniej więcej można to oszacować? Pani redaktor, trudno powiedzieć. Eksperci mówią, że takiej średniej wielkości dom, tak, taki standardowy, to około 100 tysięcy złotych droższy byłby. Ale to jest, to wie pani redaktor, to jak będzie wchodziła... To trzeba będzie zbudować dużo mniejszy dom, w takim razie, żeby być na swoim. Tak, no ale na przykład wycofanie paliw kopalnych to jest też konkretna data, tak? We wszystkich budynkach 2040 rok. Obowiązek instalowania fotowoltaiki, to jest cały artykuł rozpisany, które budynki w jakim okresie mają mieć instalowaną obowiązek fotowoltaiki. Ale fotowoltaika to jest z korzyścią dla gospodarstwa domowego. Ale pani redaktor, a nie pani redaktor, z drugiej strony, a jak stać to do gospodarstwa domowego na to, żeby zainstalować tą fotowoltaikę? No ale na wszystko są przecież jednak ci, którzy zarabiają najmniej, dostają jednak dofinansowanie. Niektórzy nawet mogą mieć 100%. Pani redaktor, ale no. Są być może tacy właściciele budynków, dla których jest zupełnie nieopłacalne instalowanie fotowoltaiki, bo mam dom z lat 70., mam, nie wiem, 70 lat. Po prostu koszt zainstalowania fotowoltaiki przewyższa. Emeryt to tak, to może mieć z tym problemy. Więc pani redaktor... Ale liczę, że państwo mu pomoże. No inaczej to się nie uda. To się w ogóle moim zdaniem nie uda po prostu.